W Tarnobrzeskim Domu Kultury oficjalnie otwarto wystawę towarzyszącą 38. Barburkowej Dramie Teatralnej. Jej autorką jest Barbara Gołaszewska, która wspólnie z mężem zaprosiła na warsztaty scenograficzno-aktorskie. Barbara Gołaszewska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Malarka, scenograf teatralny i filmowy prezentowała swoje obrazy na wielu wystawach w kraju i za granicą. Wspólnie z mężem Włodzimierzem Gołaszewskim, reżyserem, aktorem, który na swoim koncie ma ponad 100 filmów fabularnych, dokumentalnych i spektakli teatralnych, w 1996 roku założyli w Warszawie kameralny Teatr Go. Od lat aktywnie działają na polu edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. W Tarnobrzegu młodzież miała okazję uczestniczyć w zorganizowanych przez artystów warsztatach scenograficzno-aktorskich. Barbara Gołaszewska starała się przekazać młodym ludziom wiele wartości. Przede wszystkim to, żeby wierzyć w siebie i żeby zrobić z niczego coś. Moja scenografia jest przede wszystkim autorska, własnoręcznie wykonana i realizuję ideę zarówno reżyserską, jak i moją, artystyczną, plastyczną. Pokażę im, że ze zwykłej szmaty, z tkaniny, z farbą, używając farby czy kleju, można stworzyć dzieło przy użyciu jeszcze reflektorów i potem wizji reżyserskiej. Scenografia ożywa. Mogę także pokazać im scenografię, którą sami będą animować, w którą będą wchodzić i będą działać. Scenografie, które mogli zobaczyć uczestnicy warsztatów, pochodzą m.in. ze spektakli Balladyna, Antygona, Sceny dantejskie, Twarzą w twarz, Żona modna czy Satyry i baśnie, zrealizowanych przez Włodzimierza Gołaszewskiego. Składają się na wystawę, którą wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać do 13 grudnia. Parę moich scenografii, które dało się przywieźć, które są tak na tyle mobilne, że można je zwinąć w walizkę, a potem rozwinąć na wielką przestrzeń. Przy użyciu właśnie reflektorów, przy użyciu odpowiedniego zawieszenia, te scenografie po prostu żyją nagle, po paru minutach. Więc chciałabym, żeby dzieciaki pożyły sobie trochę w teatrze, tu na tej wystawie. To są kostiumy z Sonaty Belzebuba, gdzie aktor zakłada frak, gdzie ma jest tyłem do scenografii, więc tego diabła nie widać i na przodzie ma fajny fraczek, gładziutki, spokojnie. W pewnym momencie odwraca się z tyłem do widowni. Patrzcie, to są rogi chowane do kieszonki. No, uwierzcie mi na słowo, nie chcę tego zerwać. I on dopiero na oczach widzów wyciąga te rogi i przeistacza się w diabła. Wszystkie zaprezentowane scenografie zrobiły na młodzieży niesamowite wrażenie. W końcu bezpośredni kontakt ze sztuką i ludźmi na co dzień ją tworzącymi to rzecz bezcenna. Wydaje mi się, że przede wszystkim praktyka się liczy, bo teoria o wykłady tu nie chodzi. Chodzi o to, żeby oni żyli razem z teatralną formą scenograficzną. Ja uczę też także i młodzież, i osoby dorosłe plastyki i malarstwa i wiem, że kontakt ze sztuką bezpośredni daje niesamowite wrażenie. Każdy się rozwija, relaksuje i jest po prostu szczęśliwy po wyjściu z zajęć. No i to chcę dawać po prostu ludziom. Ciekawym przeżyciem były również warsztaty aktorskie poświęcone historii języka ciała. Ich uczestnicy skupili się na tak zwanej interpretacji pozawerbalnej. To, co jest treścią naszego życia właściwie, bo my często nawet równolegle, prowadząc rozmowę, równolegle możemy pewne rzeczy wokół siebie organizować. Aktorstwo jest takim przykładem, prawda? Ktoś coś mówi przez telefon, drugi sekretarce pokazuje coś zupełnie innego. Ten, który słyszy, rozumie inaczej sprawę niż ten, który jest obok mnie, a jednocześnie coś sobie zapisuje w komputerze, szukam danych, a jeszcze tego widzę, że na przykład mojej partnerce, która gra, zaczepiła się spódnica o krzesło i wiem, że zaraz się ona będzie miała ruszyć. Czyli ja muszę też czyli musi być taka wielowarstwowość myślenia. Młodzi ludzie mogli również stanąć na scenie i choć na chwilę poczuć się aktorami. Zajęcia te na pewno wielu zainspirowały i pobudziły do aktywności w pracy nad sobą.